Drogi przyjacielu, czy jesteś gotowy na zarażenie się wirusem z Wuhan, tak zwanym koronawirusem? Albo inaczej sformułuję to pytanie. Czy gdybyś w wyniku, nieważne jakiego zdarzenia, ale czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś, czy do nieba, na które nie zasłużyłeś? Tak, do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Bo zasłużyłeś na piekło, a nie na niebo. Inaczej formułując to pytanie, pytam Cię wprost, czy jesteś narodzony na nowo? Jest to jedno z najważniejszych, a być może najważniejsze pytanie. Jedno z najważniejszych pytań, jakie powinieneś sobie zadać. Każdy człowiek powinien sobie zadać to pytanie. Czy jesteś narodzony na nowo z Boga? Czy masz życie wieczne? Czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy na pewno poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Pan Jezus Chrystus powiedział: jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Czytamy o tym w Ewangelii Jana, 3 rozdział, gdy mamy opisaną rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem, który był faryzeuszem. Nie wystarczy na to pytanie, czy jesteś narodzony na nowo, albo czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś, czy do nieba, na które nie zasłużyłeś. To nie wystarczy na to pytanie odpowiedzieć: należę do Kościoła i jestem chrześcijaninem. Po tysiącach tak zwanych chrześcijan nie widać żadnych oznak tego, że są narodzeni na nowo. Prawdziwe oznaki narodzenia na nowo opisuje nam Bóg w Piśmie Świętym, w Biblii. Wiele z tych oznak jest wymienionych w 1. liście Jana. Przede wszystkim apostoł Jan pisze: każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie czyni. Tak jest napisane w 1. liście Jana, 3 rozdział, 9 werset. Oraz każdy, kto się z Boga narodził, nie grzeszy. Tak jest napisane w 1. liście Jana, 5 rozdział, 18 werset. Osoba, która narodziła się na nowo, albo inaczej, osoba uratowana, zbawiona przed należną jej karą piekła wiecznego, nie grzeszy. Taka osoba nigdy więcej nie grzeszy w swym sercu, nigdy nie grzeszy w myślach, nigdy nie planuje popełnić grzechu i nigdy nie zamierza zgrzeszyć. W życiu takiej osoby przed narodzeniem na nowo był prawdopodobnie okres, w którym nie myślała o tym, czy jej działania są grzeszne, czy nie. I nie zawsze odczuwała zasmucenie z powodu popełnionego zła. Przed narodzeniem na nowo nie było żadnej sprzeczki między takim człowiekiem a grzechem, ponieważ człowiek taki był przyjacielem grzechu. Ale prawdziwy chrześcijanin nienawidzi grzechu, ucieka od grzechu, ucieka od niego, walczy przeciwko grzechowi, walczy przeciwko niemu, spostrzega wielkie szkody i spustoszenia, jakie grzech czyni w jego lub innych życiach, czyli nie chce mieć nic wspólnego z grzechem. Prawdziwy chrześcijanin odczuwa wielkie obciążenie wynikające z obecności grzechu. Smuci się, gdy pod wpływem grzechu upadnie, i tęskni za tym, aby być całkowicie uwolnionym od obecności grzechu. Grzech nigdy więcej nie podoba się człowiekowi narodzonemu na nowo. Nigdy też nie jest przez prawdziwego chrześcijanina tolerowany w żadnej formie, choćby najbardziej rozcieńczonej i złagodzonej. Dla prawdziwego chrześcijanina grzech jest okropną rzeczą, którą można tylko i wyłącznie nienawidzieć. Równocześnie chrześcijanin wie, że nie może obecności grzechu usunąć z samego siebie. Jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, to wtedy kłamie. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jest napisane w pierwszym liście Jana, 1 rozdział, 8 werset. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, czyli sami siebie oszukujemy i prawdy w nas nie ma. Ale prawdziwie narodzony na nowo człowiek może powiedzieć, że nienawidzi grzechu i że wielkim pragnieniem jego duszy jest nie popełniać grzechu wcale. On nie może ochronić swego umysłu przed dostępem złych myśli, przed zanikami pamięci, przed pomyłkami i wpotknięciami w mowie lub czynach. Prawdziwy chrześcijanin wie, że wszyscy w wielu rzeczach upadamy, jak świadczy Jakub w 3 rozdziale, 2 wersecie. Wszyscy w wielu rzeczach upadamy, ale może on także szczerze w obecności Bożej powiedzieć, że te rzeczy powodują u niego rozpacz i smutek i że jego całe ja nie chce czynić zła. Czyli, że cała jego natura nie jest zadowolona z jego upadków. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Drogi przyjacielu, czy jesteś narodzony na nowo? Czy gdybyś dzisiaj umarł, to poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś? Czy do nieba, na które nie zasłużyłeś? Czy gdybyś dzisiaj zachorował poważnie, być może z powodu koronawirusa z Wuhan albo z innej śmiertelnej choroby, nawet wystarczy zwykła polska grypa, na którą na razie umarło więcej osób niż na koronawirusa. Czy jesteś gotów? Drugi punkt. Człowiek narodzony na nowo wierzy w Chrystusa, czyli człowiek, który wie, że gdyby dzisiaj umarł, to poszedłby do nieba, na które nie zasłużył, a nie do piekła, na które zasłużył. Wierzy w Chrystusa. Człowiek narodzony na nowo wierzy w Chrystusa. Apostoł Jan pisze: każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Tak mówi 1 list Jana, 5 rozdział, 1 werset. Człowiek, który narodził się na nowo, albo inaczej, człowiek uratowany, zbawiony przed należną mu karą piekła wiecznego, wierzy, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, który jedynie ma moc pojednać jego duszę z Bogiem. Człowiek narodzony na nowo wierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który objawił się w ciele. 1 list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset o tym wyraźnie świadczy oraz 1 list Jana, 5 rozdział, 20 werset. 1 list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset mówi: bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Z kolei 1 list Jana, 5 rozdział, 20 werset świadczy nam: wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Człowiek uratowany przed należną mu karą piekła wiecznego. Człowiek urodzony z Boga, narodzony na nowo z Boga, wierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który objawił się w ciele. Wierzy, że Jezus jest wiecznym Synem Bożym, odwiecznym Synem Bożym. Nie było momentów w historii, kiedy Jezus nie był Synem Bożym. Człowiek taki wierzy, że Jezus, będąc Bożą osobą, został wyznaczony przez Boga, Ojca, w tym celu, aby uratować wierzących w Niego ludzi przed należną im karą piekła wiecznego. Prawdziwy chrześcijanin wierzy, że poza Chrystusem nie ma żadnego innego Zbawiciela. Osoba narodzona na nowo widzi siebie jako nic niewartego grzesznika, zasługującego jedynie na słuszny, wieczny gniew Boży. Wie, że gdyby nie Chrystus, to całą wieczność musiałaby spędzać w jeziorze ognia i siarki, gdzie słusznie i sprawiedliwie byłaby dręczona dniem i nocą, na wieki wieków, bez wytchnienia nawet na najmniejszą chwilkę. Wieczne i nieskończenie bolesne tortury w piekle należą się każdemu człowiekowi, który popełnił choć jeden, obojętnie jaki grzech. A osoba narodzona na nowo wie, że jej całe życie na ziemi było nieustannym grzeszeniem. Dlatego człowiek narodzony na nowo ma całe swoje upodobanie tylko w Chrystusie i ufa tylko Jemu. Osoba narodzona z Boga wierzy, że przez Chrystusa wszystkie jej grzechy zostały zgładzone. Osoba taka wierzy, że ponieważ Chrystus Jezus umarł za jej grzechy na drzewie krzyża i zmartwychwstał, i ponieważ ta śmierć jest wystarczającą ofiarą przebłagalną za jej grzechy, to teraz jest w Bożych oczach postrzegana jako osoba sprawiedliwa, a więc taka, jak gdyby nigdy nie zgrzeszyła ani razu. Prawdziwie narodzona na nowo osoba może teraz patrzeć w przyszłość nawet poza swoją biologiczną śmierć, bez najmniejszej bojaźni, wiedząc, że nie stanie przed sądem, ale że już przeszła ze śmierci do życia. Czytamy o tym na przykład w Ewangelii Jana 5 rozdział 24 werset oraz pierwszy list Jana 4 rozdział 18 werset. Ewangelia Jana 5 rozdział 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Z kolei pierwszy list Jana 4 rozdział 18 werset mówi: w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. To prawda, że czasami takie osoby miewają obawy i chwilowy brak pokoju. Zdarzy się, że z jakichś powodów osoba prawdziwie narodzona na nowo powie ci, iż czuje, że ma słabą wiarę. Ale wystarczy spytać taką osobę, czy chce ufać czemuś innemu niż Biblia lub komuś innemu niż Chrystus. A wtedy usłyszy się na pewno tylko jeden rodzaj odpowiedzi. Można też zapytać taką osobę, czy opiera swą nadzieję na zbawienie, na swoich uczynkach, swoich modlitwach, swojej pracy lub swoim kościele. A wtedy także da się usłyszeć od prawdziwie narodzonego na nowo człowieka tylko jeden rodzaj odpowiedzi. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś? Czy do nieba, na które nie zasłużyłeś? Osoba narodzona na nowo jest sprawiedliwa w swoich działaniach. To jest kolejny charakterystyczny taki punkt, który oddziela ludzi, którzy wiedzą, że są zbawieni, od ludzi, którzy nie mają podstaw, aby uważać się za zbawionych i mają niepokój. Apostoł Jan pisze, każdy, który czyni sprawiedliwość, z niego jest narodzony. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 29 werset. Z niego, czyli z Boga. Człowiek, który jest narodzony z Boga, czyli osoba uratowana, zbawiona przed należnymi jej wiecznymi torturami i potępieniem w piekle ognistym, jest człowiekiem świętym. Taka osoba ma upodobanie w tym, aby żyć według Bożej woli. Osoba taka miłuje działać tylko w sposób taki, który jest przyjemny Bogu i za wszelką cenę unika nawet cienia rzeczy, które Bóg ma w nienawiści. Człowiek narodzony na nowo pragnie cały czas nieprzerwanie patrzeć na Chrystusa. Po pierwsze, jako na przykład do postępowania. Po drugie, jako na swojego Zbawiciela. A po trzecie, po to, aby być przyjacielem Chrystusa poprzez spełnianie Jego świętych przykazań i wykonywanie tego, cokolwiek On będzie chciał. Osoba narodzona na nowo wie o sobie, że nie jest doskonała. Wielokrotnie i boleśnie doświadczyła mieszkającego w niej zepsucia. Wie, że nie mieszka w niej, to jest w ciele jej żadne dobro, ale tylko zło. Osoba narodzona z Boga zauważa w samej sobie grzech, który mieszka w niej i który nieustannie walczy przeciwko łasce i próbuje sprowadzić taką osobę jak najdalej od Boga. Ale prawdziwie narodzona na nowo osoba nigdy nie zgodzi się na to, mimo że nie może się uchronić przed obecnością grzechu mieszkającego w jej ciele. I chociaż narodzona na nowo osoba może się czasem czuć tak podle, że stawia sobie pytania, czy tak naprawdę jest chrześcijaninem, to zawsze będzie gotowa powiedzieć słowa podobne do tych, jakie powiedział Jan Newton. Nie jestem tym, czym powinienem być. Nie jestem tym, czym chciałbym być. Nie jestem tym, czym mam nadzieję być w niebie, ale mimo to nie jestem tym, czym byłem i dzięki łasce Bożej jestem tym, czym jestem. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś, czy do nieba, na które nie zasłużyłeś? Kolejnym punktem charakterystycznym człowieka, który wie z całą pewnością, że gdyby dzisiaj umarł, to poszedłby do nieba, na które nie zasłużył, a nie do piekła, na które zasłużył, jest to, że miłuje innych chrześcijan, bo człowiek narodzony na nowo miłuje innych chrześcijan. Apostoł Jan pisze, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, dlatego, że miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Tak jest napisane w 1 liście Jana, 3 rozdział, 14 werset. Warto to porównać z Ewangelią Jana, 5 rozdział, 24 werset. W Ewangelii Jana, 5 rozdział, 24 werset napisane jest: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. To sformułowanie o tym, że przeszliśmy ze śmierci do życia, jest i w pierwszym liście Jana 3:14 i w Ewangelii Jana 5:24. Osoba, którą Bóg Ojciec zrodził, czyli człowiek ocalony, zbawiony przed należnymi jej wiecznymi mękami i sądem w jeziorze ognia, ma specjalną, gorącą i życzliwą miłość do wszystkich prawdziwych uczniów Chrystusa. Podobnie jak jej Ojciec w niebie, osoba narodzona na nowo gorąco miłuje wszystkich ludzi wielką, niezachwianą i stałą miłością. Ale także osoba taka posiada szczególną, wyjątkowo gorącą miłość do tych, którzy dzielą z nią wiarę w Chrystusa. Podobnie jak jej Pan i Zbawiciel, osoba taka miłuje najgorszych bluźnierców i najgorszych grzeszników, darząc ich największą sympatią, życzliwością i uprzejmością. Miłując najpodlejszych przedstawicieli wrogów Chrystusa i Jego Królestwa, może szczerze troszczyć się o ich niedostatki i płakać nad ich niedolą. Ale osoba prawdziwie narodzona z Boga, mająca Jego życie, posiada o wiele większą miłość dla tych, którzy są wierzącymi w Chrystusa. Ta miłość do braci i sióstr w Chrystusie jest tak wielka, że przebywanie przy jakimkolwiek, choćby nawet najbardziej niesfornym członku ciała Chrystusowego u osoby prawdziwie narodzonej na nowo powoduje ogromną radość, tak wielką, że nie da się jej ukryć. Nie jest możliwe, aby osoba prawdziwie wierząca w Chrystusa mogła gniewać się na swego brata. Nie jest też możliwe, aby prawdziwie narodzony z Boga miał skrzywione lub zasępione oblicze w obecności któregoś z jego dzieci, co czytamy m.in. w 1 Mojżeszowej, 4:6-7, jako negatywny przykład Kaina, i 1 Tesaloniczan 5:16, i 3 list Jana 3, i 1 list Jana, 3:10-13. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. To był pierwszy fragment z 1 Mojżeszowej, 4:6-7. Teraz 1 Tesaloniczan 5:16. Zawsze się radujcie. I 3 Jana 3. Uradowałem się bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. I 1 list Jana, 3:10-13. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Największa miłość do tych, którzy nie należą do Chrystusa, w porównaniu z tym uczuciem, jakim osoba zbawiona darzy najtrudniejszego nawet do miłowania chrześcijanina, wygląda jak oschła nienawiść lub obojętność, mimo że jest gorącą i życzliwą miłością. Osoba prawdziwie narodzona na nowo nigdzie indziej nie czuje się tak dobrze, jak tylko pośród prawdziwych dzieci Bożych. Wśród niewierzących członków swej cielesnej rodziny czuje się jak wśród całkiem obcych ludzi, wiedząc, że prawdziwą jej rodziną są tylko ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wykonują je. Osoba narodzona na nowo czuje, że wszyscy prawdziwi chrześcijanie są członkami tej samej rodziny. Rozumie i czuje, że wszyscy oni razem z nią są żołnierzami jednej armii, walczącymi przeciwko wspólnemu wrogowi. Natomiast najbliższych członków swojej cielesnej rodziny, którzy nie wierzą w Chrystusa, mimo że ich bardzo miłuje, widzi jako wrogów Królestwa Chrystusowego, którzy cały czas służą szatanowi. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie są przez osobę wierzącą Chrystusowi postrzegani jako współpodróżni, wędrujący tą samą drogą. Osoba taka rozumie ich, a oni rozumieją ją. Inni wierzący mogą od niej różnić się na bardzo wiele sposobów. Kulturą, wychowaniem, pozycją, sposobem bycia, wykształceniem, umiejętnością wysławiania się, chodem, metodami działania itd. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Widzimy to w Ewangelii Jana, 21 rozdział, od 20 do 22 wersetu i w Rzymian, 14 rozdział, od 4 do 8 wersetu. Najpierw Ewangelia Jana, 21 rozdział, 20 werset. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co Cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. To była Ewangelia Jana 21, 20-22 i Rzymian 14 rozdział od 4 do 8 wersetu. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. I dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt z nas dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Tyle list do Rzymian, 14 rozdział, od 4 do 8 wersetu. Prawdziwi chrześcijanie są synami i córkami Ojca, tej narodzonej z Boga osoby. I taka osoba nie potrafi ich nie miłować. Każdy narodzony na nowo człowiek miłuje każdego człowieka jak siebie samego, a każdego chrześcijanina więcej niż swoje własne życie. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 26 werset mówi następujące słowa. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Łukasza 14, 26. Z kolei Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 11 do 8 wersetu mówi następujące słowa. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Prawdziwi chrześcijanie są synami i córkami Ojca, tej narodzonej z Boga osoby, i taka osoba nie potrafi ich nie miłować gorącym sercem. I to jest bardzo ważne, aby umieć to rozróżnić. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś, czy do nieba, na które nie zasłużyłeś? Kolejny punkt rozróżniający osoby narodzone na nowo od osób nienarodzonych na nowo jest taki, że osoba narodzona na nowo zwycięża świat. Apostoł Jan pisze: wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Czytamy o tym w 1 Jana, 5 rozdział, 4 werset, i warto to porównać z Judy, 3 werset. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Oraz Ewangelia Jana, 14 rozdział, 23 werset. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Człowiek, który narodził się na nowo, albo inaczej, człowiek uratowany, zbawiony przed należną mu karą piekła wiecznego, nigdy nie kieruje się żadnymi światowymi opiniami czy modami. Zawsze kieruje się tylko i wyłącznie Biblią Świętą, Słowem Bożym, aby stwierdzić, czy coś jest dobre czy złe. Zawsze tylko w Biblii Świętej szuka odpowiedzi na pytania dotyczące każdego szczegółu swojego życia, a wszelkie światowe opinie traktuje jak powinno się traktować baśnie. Człowiekowi narodzonemu na nowo nawet przez myśl nie przechodzi, aby podążać za światowymi rozwiązaniami, pomysłami czy zwyczajami. Styl działania, ubierania i mówienia aktualnie modny wśród ludzi nigdy nie ma w wierzącym żadnego odzwierciedlenia. To, co myślą inni ludzie, albo to, co mówią, w ogóle go nie obchodzi. On przezwyciężył miłość świata, o czym czytamy w Jakuba, 4 rozdział, 4 werset. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jakub 4,4. Nie znajduje taki narodzony na nowo człowiek żadnej radości czy przyjemności w tym, co cieszy większość ludzi. Dla narodzonego na nowo prawdziwego chrześcijanina zwyczaje świata wydają się głupie, niedorzeczne i niewarte jego zainteresowania, ponieważ wie, że ma życie wieczne, a z kolei świat przemija. Osoba narodzona na nowo miłuje Bożą chwałę i cześć Bożą bardziej niż ludzką cześć. O wiele bardziej obawia się urazić Boga niż urazić ludzi. Dla osoby narodzonej na nowo jest całkowicie obojętne, czy jest wychwalana, czy też jest oczerniana przez ludzi. Taką osobę interesuje tylko i wyłącznie to, czy podoba się Bogu. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś? Czy do nieba, na które nie zasłużyłeś? Kolejnym takim charakterystycznym punktem rozdzielającym ludzi idących do piekła szeroką drogą od ludzi, którzy idą wąską drogą do nieba, jest to, że człowiek idący do nieba, człowiek narodzony na nowo, zachowuje siebie w czystości. Apostoł Jan pisze, kto się narodził z Boga, zachowuje siebie i zły nie dotyka się go. Czytamy o tym w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 18 werset. Co możesz porównać z Jakuba, 4 rozdział, 7 werset? Przeto poddawajcie się Bogu, albo przeto poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Człowiek, który narodził się z Boga, czyli osoba ocalona, zbawiona przed należnymi jej wiecznymi mękami i potępieniem w jeziorze ognistym, bardzo ostrożnie postępuje w sprawach dotyczących jego duszy. Taki człowiek nie tylko zwalcza grzech, co czytamy w Jakuba 4 rozdział, 17 werset, czyli są to takie słowa, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu, i 1 Tesaloniczan 5 rozdział 12 do 21 wersetu. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. I Marka 16 rozdział, 15 werset. Rzekł im Jezus, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Narodzony na nowo człowiek nie tylko zwalcza grzech, ale także zwalcza wszystko, co może prowadzić do grzechu. Widzimy to w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, 16 werset. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. I 1 Tesaloniczan 5 rozdział, 22 werset. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Osoba narodzona na nowo bardzo ostrożnie bada osoby, z którymi ma styczność, wiedząc, że złe kontakty psują dobre obyczaje. Złe kontakty psują i zanieczyszczają serce i sumienie, i że zło bardziej przenika niż dobro, tak jak choroba jest bardziej zaraźliwa od zdrowia. Widzimy to m.in. w Ageusza 2 rozdział, 11 do 13 wersetu. Tak mówi Pan zastępów, zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli, mówiąc nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to Odpowiedzieli kapłani, mówiąc, staje się nieczystą. I 1 Koryntian, 6 rozdział, od 15 do 19 wersetu. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albowiem czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Każdy grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych. I miejsce z 2 Koryntian, 6 rozdział, 14 do 17 wersetu. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Osoba narodzona z Boga bardzo ostrożnie podchodzi do wykorzystywania swojego czasu, troszcząc się o to, aby spożytkować go jak najbardziej pożytecznie, chcąc naśladować Chrystusa poprzez głoszenie niewierzącym Słowa Bożego i w każdym innym aspekcie życia. Prawdziwy chrześcijanin pragnie żyć tak, jak żołnierz w kraju wroga, cały czas nosząc swoje uzbrojenie w gotowości, będąc cały czas gotowym na atak z każdej strony, pozyskując serca mieszkańców tego wrogiego kraju dla swego Pana, wiedząc, że dopóki nie są oni po stronie Chrystusa, są przeciwko Chrystusowi i Jego ludziom. Prawdziwy chrześcijanin pragnie być cały czas bardzo sumiennym, czujnym, gorliwym, aktywnym w służbie głoszenia Ewangelii, łagodnym, szczerym, skromnym, oddanym modlitwie człowiekiem. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy poszedłbyś do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Piekło czy niebo? Niebo czy piekło? To jest zestaw najważniejszych cech charakterystycznych narodzonego na nowo prawdziwego chrześcijanina, który jest gotowy na to, żeby pójść do nieba w momencie, gdy Bóg go odwoła z tej ziemi. Gdyby dzisiaj umarł taki człowiek, to z pewnością byłby w niebie, na które nie zasłużył, a nie w piekle, na które zasłużył. Istnieje wielka różnica między głębią i wyrazistością tych cech u różnych ludzi. U wielu są one lekko widoczne i trudne do uchwycenia, u innych są one tak mocno widoczne, że trudno je pomylić z czymś innym, tak że każdy je bez najmniejszego trudu rozpozna. Niektóre z tych cech są bardziej widoczne niż inne u każdego poszczególnego zbawionego człowieka. Niezmiernie rzadko wszystkie one są równo rozłożone u jakiejś pojedynczej osoby. ale wszystkie rozważone przez nas dzisiaj cechy wymienione w listach Jana są wyraźnymi cechami osoby narodzonej na nowo, osoby narodzonej z Boga, osoby, która jest pewna, że gdyby dzisiaj umarła, pójdzie do nieba, na które nie zasłużyła, a nie do piekła, na które zasłużyła. Jaki wniosek ty powinieneś wyciągnąć z tych pouczeń Słowa Bożego? Możesz dojść tylko do jednego prostego i na pewno poprawnego wniosku. Tylko ci, którzy są rzeczywiście narodzeni na nowo, mają wszystkie 6 cech. Oraz wszyscy, którzy nie mają wszystkich tych cech, nie są narodzeni na nowo. Więc jeśli choć jednej z tych cech nie masz, jesteś na szerokiej drodze do piekła. To jest ten wniosek, do którego chciał doprowadzić czytelnika swego pierwszego listu Jana, apostoł Jan. Czy masz wszystkie te cechy? Czy jesteś narodzony na nowo? Czy gdybyś dzisiaj umarł, to czy poszedłbyś do piekła, na które zasłużyłeś? Czy do nieba, na które nie zasłużyłeś? Co zrobić, jak dopadnie cię koronawirus? Jeśli spotka cię taka przykrość, jak zarażenie się koronawirusem lub też coś równie podobnego, bo jest to rozwiązanie uniwersalne na każdą biedę związaną z tym, że zaczynasz rozumieć, że nie będziesz żył w nieskończoność na tej ziemi, że twoje dni na tej ziemi się skończą, to rozwiązaniem tego problemu albo poważnym krokiem do rozwiązania tego problemu jest upewnienie się, czy wiesz, jak stać się chrześcijaninem, a rozwiązaniem tego problemu jest stanie się chrześcijaninem. Żaden człowiek nie może drugiego człowieka zrobić chrześcijaninem. Żaden człowiek nie może z ciebie zrobić chrześcijanina. Chrześcijaninem możesz tylko stać się przez zbawienie. To znaczy przez narodzenie się na nowo z Ducha Bożego. Jeśli tak nie wierzysz, albo jeśli ktoś tak nie wierzy wtedy w naukę Chrystusa. Nawet najpobożniejsi, prawdziwi chrześcijanie nie mogą zbawić drugiego człowieka, bo nie mogą gładzić niczyich grzechów. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 29 werset mówi: Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do Niego i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nikt z ludzi nie może wykupić brata swojego. Mówi nam o tym Psalm 49, 7 werset. Którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich, przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu. Żaden człowiek nie może oczyścić samego siebie z grzechów. Ty sam siebie nie możesz oczyścić z grzechów, bo tylko krew Jezusa Chrystusa obmywa z grzechów i tylko w Panu Jezusie Chrystusie można załatwić sprawę zbawienia. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 12 werset o tym mówią. I nie ma w nikim innym zbawienia, Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I to na nim polegać musimy. I to na nim ty polegać musisz. Bo Chrystus nie kłamie. Jana 14:6 mówi: odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Tytusa, 1 rozdział, 2 werset. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi czasy, przed dawnymi wiekami, przez prawdomównego Boga. Prawdomówny Bóg jest. Pan Jezus Chrystus, który jest Bogiem, jest prawdomówny. Hebrajczyków, 6 rozdział, 16 werset. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą rzeczą jest, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Pan Jezus Chrystus, który jest jedynym prawdziwym Bogiem, nie kłamie, nie oszukuje i wszystkie Jego proroctwa się wypełniają, a słowa Jego nie przeminą na wieki. Mateusza, 24 rozdział, 35 werset. Pan Jezus powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Pamiętać musisz także o tym, że Zbawiciel nasz przyszedł akurat dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych. Pan Jezus powiedział: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. To się dobrze składa, bo ty jesteś grzesznikiem, nie jesteś sprawiedliwy, zasłużyłeś na piekło, a nie na niebo. A chodzi o to, abyś trafił do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Bardzo ważnym jest także to, że do Pana Jezusa możesz się udać o każdej porze. I jeszcze jedna rzecz, o której koniecznie pamiętać należy. Do Jezusa można przyjść z każdym grzechem, bo Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu, od każdego grzechu. 1 list Jana, 1 rozdział, 7 werset jest powiedziane tak: krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ale w jaki sposób się do Niego udać? Jak masz się do Niego udać? Przecież On po ziemi nie chodzi w ciele, ani Go widzieć, ani Go słyszeć nie możesz. Może tak zapytasz naiwnie. Tak, On, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, teraz między nami w ciele nie chodzi, ale On pozostawił nam swoje słowo na piśmie, które przemawia do nas w ten sam sposób, jak kiedyś, przed blisko 2000 lat. I oto, co ono mówi. Musicie się na nowo narodzić. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 7 werset. To są słowa Jezusa Chrystusa, wypowiedziane nie tylko do Nikodema, ale i do każdego z nas, obecnie żyjących na ziemi. Pismo Święte mówi każdemu z nas i dzisiaj. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12-13 werset. A teraz ty możesz powiedzieć o sobie, że przyjąłeś Chrystusa, że narodziłeś się z Ducha? Zastanów się nad tym głęboko i bądź szczery wobec Boga i wobec samego siebie. Jeśli tego o sobie powiedzieć nie możesz, to znaczy, że nie załatwiłeś twojej sprawy zbawienia. Jesteś jeszcze martwy w swoich grzechach, jak mówi Efezjan, 2 rozdział, 1 werset. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Jesteś tylko chrześcijaninem z nazwy albo nawet nie z nazwy. A więc sprawa ta wymaga załatwienia. Jak to masz uczynić? Zupełnie prosto. Jeśli chcesz z kimś załatwić sprawę, to musisz się do tej osoby udać. Dlatego i ty musisz się do Pana Jezusa udać. Wybrać się do Niego, przyjść do Niego. Gdy się udajemy do Chrystusa, to nie potrzebujemy daleko iść, bo On jest wszechobecny. Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, i On jest wszechobecny. Nie potrzebujesz zwracać się do Jego wizerunków, obrazów, fotografii, bo Pismo Święte zabrania zwracania się do obrazów, bo Chrystus mieszka między nami w duchu i w duchu też się do Niego zwracać musisz. Mojżesz zakrył twarz, gdy miał rozmawiać z Bogiem. 2 Mojżeszowa, 3 rozdział, 6 werset. Jam jest Bóg Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Celnik w Ewangelii Łukasza 18:13 nie podniósł oczu swoich, gdy mówił do Boga. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy. Do Boga trzeba iść z szczerością. Do Zbawiciela można przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści. Do Boga możesz przyjść z brudem takim, jaki teraz jest na tobie. Ale to serce musi być szczere. Czyli do Pana Jezusa możesz przyjść z grzesznym sercem, bo On je oczyści, ale to grzeszne serce musi być szczere przed Bogiem. Wiedz, że On patrzy się w twoje serce i przed Nim niczego nie ukryjesz. Mów do Niego jak do twojego najszczerszego przyjaciela, bo On chce być twoim przyjacielem. On tylko chce, żebyś Ty go ze swojej woli wybrał za Twojego przyjaciela. Jeśli to uczynisz wielki krok w załatwieniu sprawy zbawienia Twojego. Może nawet najważniejszy. A pozostaje Ci tylko jeszcze otrzymanie zapewnienia. Innymi słowy, otrzymanie odpowiedzi na pytanie, jak możesz być pewnym, że zostałeś zbawionym. Aby to mieć jako pewnik, przeczytaj sobie słowa samego Chrystusa Pana. W Jana 6 rozdział, 37 werset. Powiedział on: tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To z kolei Jana 3 rozdział, 16 werset. Przeczytaj sobie jeszcze dalsze słowa z Ewangelii Jana, 1 rozdział, 12 i 13 werset oraz Rzymian, 10 rozdział, 9 i 10 werset. A wiedz, że mówi ci to ten Bóg, który nie kłamie, ale mówi prawdę i dlatego wierz Jemu. Kto w Niego wierzy, ten jest Jego. Przeczytaj sobie także Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 36 do 38 wersetu oraz Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, od 30 do 33 wersetu. A teraz zacznij nowe życie. Przeczytaj Kolosan, 3 rozdział, aby się dowiedzieć, jak kroczyć po nowej drodze i uczyń całe Pismo Święte Twoim nauczycielem. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, 1 rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą, czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który Go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga, bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze, że ja już jestem Bożym dzieckiem, że nie jestem dzieckiem diabelskim i że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który Go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała, po prostu Boża, przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego, i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 9 wiersz. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go, ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany. Bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział 2. To jest strona 304. Rozdział 2, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy, i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga, czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu. Duch Święty to jest Bóg zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę. I ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że 1 wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce, Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość Go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy Go przyjęli. I ci, którzy Go przyjęli, ci, których On nawet określa malutkie statko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie statko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego, do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6, to jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa. I interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, drugi wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz 1. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił. I Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił. A w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula, jeszcze nie ma imienia Paweł, ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek, co dopiero, nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5. rozdział, 6. wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu, Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna. Apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić i ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o Nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu, i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto 2 przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby, byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie, i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również Ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do Objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to jest zgodne z Jego wolą, to On Ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Nawet Wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I Bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz i On wie, czy Ty zrozumiałeś i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy, i faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.Biblię, @onet.pl. Telefon 739 089 088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z Bogiem.